Dzień dobry, dzień dobry. Dostałem od chłopaków z Kadisa taką paczuszkę z zestawem piór. Tutaj mamy około 18 kapek, właściwie 18 fragmentów kapek różnych piór. Możemy tutaj znaleźć zarówno, tak jak widzicie, pióra farbowane, jak i pióra w odcieniach naturalnych. Trzeba dodać, że ta paczka jest już przez producenta zamknięta, więc nie ma możliwości tutaj żadnego kombinowania z piórami. W każdej paczce możecie znaleźć różne warianty i kolory. Tak naprawdę jest to taki miks, w którym nigdy nie wiecie, czego możecie się tak naprawdę finalnie spodziewać. I w sumie co, otworzymy sobie tą paczkę i zobaczymy, co tutaj konkretnie mamy, ponieważ sam do końca nie wiem. Kilka kapek mamy na wierzchu, kilka na pewno gdzieś jest schowanych w środku. Oprócz tego jeszcze tak przechodząc po naklejce, mamy tutaj napisane, że możemy z tego wykonać przynęty na basy, szczupaki, popery, streamery, jakieś muchy słonowodne, muchy pstrągowe, muchy natęczaki. Tak odwracając to, to tutaj od razu też widzimy, że mamy fragment kapki z piórami, które na pewno nam się przydadzą do wykonywania jeżynek w suchych muchach, ale może odpakujemy to i zobaczymy, co konkretnie w tej paczce mamy. Od razu też przeliczymy i zobaczymy, ile tych kapek tutaj nam się łącznie schowało. Oczywiście, tak jak widać, są to zarówno kapki naturalne, jak i jakieś kolorowe, barwione. Dobra, czyli tak, worek sobie dajemy na bok i po kolei. Więc tak, kapka pierwsza. Tutaj widzimy, możemy sobie z tych piór wykonać na przykład jeżynki w nimfach, w mokrych muchach. Dodatkowo do tego też możemy z tego wykonać na pewno fajne ogonki. Kolejna kapka, odcień niebieski. Kolejna w naturalnym barwieniu. Tutaj oczywiście widzimy, że nie mamy całej kapki, tylko jest fragment jej, ale naprawdę jest dużo tych piór. Tak patrząc jakościowo, no to wszystko fajnie wygląda. Nie widać, żeby żadne pióra były gdzieś uszkodzone, więc praktycznie 100% mamy do użycia w muchach. Kolejny fragment. I tutaj też oczywiście musicie mieć na uwadze, że jak zamówicie sobie tego typu pióra, to na pewno, znaczy na pewno, bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziecie mieć inne kapki, inne kolory. No ale cała paczka, tak jak widzieliście, zalakowana jest, więc nie ma tutaj takiej sytuacji, że ktoś w tym grzebie, zmienia, wybiera lepsze, zostawia gorsze i tak dalej, więc na pewno dla osób, które właśnie zaczynają swoją przygodę z wiązaniem much, jest to super rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę taką jedną paczką na samym starcie wszystkie rodzaje much będzie można sobie z tego wykonać. Oczywiście wiadomo, tam jakiegoś bażanta będzie trzeba dokupić, no ale tutaj jest mowa o kapkach, a nie pojedynczych piórach. Na pewno w kolejnych firmach związania much będę się tymi piórami posiłkować. To też zobaczycie właśnie, jakie muchy z mojej ręki i z tych piór wychodzą. Później gdzieś w międzyczasie jeszcze Wam to wszystko policzę, albo właściwie tutaj gdzieś już będzie numeracja tych kapek, ilości. No tutaj fajnie widzimy właśnie do sucharka. Do sucharków te pióra w sam raz będą pasować na jeżynki. Tutaj mamy coś większego. Bardzo fajne, mięciutkie piórka. Tutaj mamy kolejną z kolorowych.
Oczywiście link do tych piór będziecie mieć w opisie filmu, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do chłopaków i śmiało można zamawiać coś takiego. Na pewno będziecie zadowoleni. Dobra, nie wiem ile tego tu jest, ale wydaje mi się, że już więcej niż 18 przerzuciłem. Z tą ilością 18 sztuk to mówię z opisu, ponieważ w opisie tak jest napisane. U chłopaków na stronie, na paczce żadnej informacji odnośnie ilości nie ma. Ja akurat dostałem tego typu paczkę. No i powiem Wam szczerze, że tych piór trochę posiadam, ale większość jest właśnie w stonowanych kolorach. Tutaj widzimy kilka różnych, do much szczupakowych, coś takiego, w różnych wariantach. Na pewno urozmaicie nasze muchy. Może akurat któryś kolor na danej wyprawie przypasuje. No to wiązania będzie z tego bardzo dużo. No jest dużo też takich piór, których wcześniej w ogóle nie miałem u siebie i z których nie wiązałem. Więc na pewno będzie można się pokusić o bardziej zróżnicowane wzory właśnie jakichś nimfek, mokrych much. W różnych odcieniach przede wszystkim, ponieważ tak jak widzimy, jest tutaj cały rozstrzał. No i też są niektóre kapki właśnie większe, więc tych piór naprawdę tutaj mamy na sporo modeli i wariantów tych much. Dobra, to co, dzisiaj z mojej strony tyle. Dzięki za oglądanie. Jak się podoba, jesteście ewentualnie zainteresowani podobnymi treściami, albo chcecie coś konkretnie zobaczyć z jakichś materiałów bądź sprzętu, też śmiało możecie pisać w komentarzach. Jak będziemy w stanie, to na pewno coś pomocnego dla Was przygotujemy. Oprócz tego, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam serdecznie do subskrypcji. Zachęcam również do napisania komentarza, ponieważ tego typu zabiegi pomagają gdzieś tam w promowaniu tego kanału. Więc z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Hej!